Jestem właśnie na kolejnej inwestycji, gdzie układamy pokaźną ilość podłogi drewnianej. Jest to podłoga Scheusser Parkett, austriacki producent podłóg bardzo dobrych jakościowo. Mamy do ułożenia tutaj około 400 metrów kwadratowych. W tej chwili część podłogi już leży. Jestem w tej chwili na parterze, gdzie w tej chwili w salonie około 100-metrowym. W drugiej części domu również na parterze do ułożenia okolica też 90 metrów i pokaźna góra, gdzie podłoga już leży. Ogrzewanie podłogowe, wylewanie masy. Bardzo wymagający temat, bardzo techniczny. Wiadomo, dużo okna do ziemi, łączenia z płytkami, wszystko musi być wykonane perfekcyjnie. Do takich zadań specjalnych mamy tutaj Damiana, który też słychać, że pracuje w tej chwili i nie deski układa podłogi. Przejdę się przez ten dom i parę słów powiem, pokażę również Wam, jak ta podłoga ułożona wygląda. I może kilka słów na temat tego, co jeszcze będzie się działo, a co już zostało wykonane. Także zapraszam. Może na początek informacja o tym, że w tej chwili to, co oglądamy, to był jastrych anhydrytowy, czyli taki, który jego parametry dobrze sprawdzają się na ogrzewaniu podłogowym i podłoga została tutaj tak dobrana, żeby również jak najlepiej sprawdzać się na ogrzewaniu podłogowym. Jest to podłoga z kolekcji Multiflor. Ma grubość 9,8 mm, jest zbudowana na takiej wysokogatunkowej sklejce i opór cieplny na poziomie 0,058 m2 Kelvin przez watt, także bardzo niski opór cieplny, ekstremalnie niski opór cieplny jak na w pełni drewnianą podłogę. To, co jeszcze charakterystyczne, tu mamy przygotowaną podłogę do układania na parterze. To, co jeszcze bardzo charakterystyczne, to przy tak niewielkiej w sumie grubości deski udało się zachować warstwę wierzchnią na takim europejskim standardzie porządnym 3,6 mm oraz obwodowy zamek klik, co przy niemalże perfekcyjnym wykonaniu tych podłóg Scheusser Parkett sprawia, że ten efekt po ułożeniu jest w pełni jakościowy. Za chwilkę to zobaczymy. Natomiast zanim tą podłogę się ułoży, to trzeba tutaj było wylać masę. Wylanie masy na takiej powierzchni jest nie lada wyzwaniem. Nie tylko samo wykonanie, ale też wykonanie takie, żeby ona nie popękała, żeby miała odpowiednie parametry wytrzymałości, równości. Następnie ta masa, ta akurat tutaj widać, już jest przyszlifowana i dopiero do tak przygotowanego podłoża możemy zacząć kleić podłogę drewnianą, żeby zachować wszystkie poziomy do HS-ów, do okien, do płytek, żeby to wszystko następnie niemalże perfekcyjnie wykończyć, z jak największą dokładnością wykończyć. No naprawdę jest to sztuka. Tutaj tą masę lało trzech profesjonalistów. W mniejszym składzie temat praktycznie nie do zrobienia. Jak masa wylana i masa przygotowana, można zacząć pracę, można kleić. Damian tutaj właśnie w tej chwili kończy ten pokój, kończy to pomieszczenie. Na dole styl drewna, jaki tutaj inwestorzy wybrali, to jest natur. Natur charakteryzuje się tym, że ma bardzo znikome ilości jakichś sęków, mogą się gdzieś tam pojedyncze raczej zdarzać, szpilkowe, dopuszczalne. Natomiast o ile dopuszczalne są sęki wypełnienia, to generalnie jest ich bardzo, bardzo mało. Natomiast różnice kolorystyczne występujące naturalnie w drewnie są tutaj jak najbardziej nie tylko dopuszczalne, są też cechą z tej selekcji. Za chwilkę może wezmę jakiś kawałek deski i pokażę ją w przekroju, pokażę jak ona jest zbudowana. Tu przy okazji park maszynowy, chłopacy pracują na sprzętach najwyższej jakości po to, żeby
na każdym etapie właśnie tą jakość zachować. W przekroju ta deska wygląda w ten sposób i ona, tak jak wspomniałem, zbudowana jest jakby tym rdzeniem, jest wysokogatunkowa sklejka specjalnie wyprodukowana na potrzeby tej podłogi. Mamy ten zamek klik obwodowy mimo tej mniejszej grubości. Deski są, warstwy są łączone warstwą klejową walcowo, także na całej powierzchni jest, na całej powierzchni mamy klej. Nie są to taki, nie jest taki system takich, powiedzmy, paskowego nakładania kleju. No i tak jak wspomniałem, najwyższej jakości i najlepszej precyzji możliwej geometria, a wykończenie w tym wypadku jest to kolor Korsyka. Podłoga jest szczotkowana, także pod światło widzimy strukturę drewna. Wyczuwany jest efekt bosą stopą. Chodząc po takiej podłodze będziemy wyczuwać tą naturę pod stopami, a całość jest wykończona w tym wypadku olejowoskiem. Jesteśmy już u góry. Tutaj podłoga już jest ułożona. Powierzchnia jest imponująca. I tutaj znów wchodzą w grę aspekty techniczne, jakościowe. Sam produkt musi być przygotowany do tego, żeby wytrzymywać takie powierzchnie ułożone. Gdzieniegdzie zachowane są specjalne, bardzo delikatne, niemalże niewidoczne odcięcia dylatacyjne, bardzo dobrze wykończone korkiem. Za chwilkę je pokażę. Natomiast jest to deska, która jest przygotowana na takie wyzwania, natomiast bez odpowiednich klejów, gruntów, odpowiedniego przygotowania podłoża i profesjonalnego podejścia, no trudno byłoby to wykonać tak, żeby efekt był na wiele, wiele lat zachowany i w pełni jakościowy. Tutaj mamy wybrany już nieco inny styl drewna. Od razu widać, że rysunek jest troszeczkę inny. Nadal jest ten sam kolor. Jest to Scheusser parkiet. Dąb w kolorze Korsyka, wykończony w olejowosku. Waleta, czyli szczotkowany. Natomiast styl drewna astik, czyli w wolnym tłumaczeniu sęczny. Dlatego pojawiają się tutaj już, jest wyraźna różnica w stosunku do tego, co jest na parterze. Pojawiają się tu oczywiście sęki, wypełnienia szpachlowe, natomiast jest to bardzo ładnie dobrane. Ta selekcja jest też, jakby jest to wszystko zamierzone, ten rysunek, te ilości tych naturalnych elementów drewna są bardzo dobrze dobrane i w odpowiednich proporcjach. Przechadzamy się teraz tutaj korytarzem i ta podłoga rozpływa się na poszczególne pomieszczenia. Oczywiście całość będzie później zwieńczona listwami przypodłogowymi. Tutaj mamy przejście do jednego z pomieszczeń, gdzie widzimy, że aby ładnie wykończyć ten stopień, został zastosowany taki oryginalny od producenta, taki kątownik schodowy, który jest dostępny akurat u tego producenta. Tak, żeby właśnie radzić sobie z takimi czy to stopniami. Możemy też dla Państwa wykończyć całe schody w ten sposób, wykorzystując takie elementy. Albo na przykład tylko klatkę schodową, tam gdzie trzeba w jakiś sposób ładnie to dojście i ten strop ładnie wykończyć. Tak jak na przykład w tym miejscu. Gdzieniegdzie będą się pojawiały. O, na przykład tutaj będą się pojawiały łączenia wypełnione akurat korkiem podbarwionym na kolor podłogi. No i w niektórych tutaj widzimy już taki efekt końcowy. Bardzo precyzyjnie wykonane zarówno pod kątem wysokości, jak i samego ścięcia i wykończenia tego korka. Tutaj widzimy takie delikatne bardzo odcięcie dylatacyjne, wypełnienie korkiem po to, żeby odprężyć mimo wszystko, tak żeby odprężyć tutaj tą podłogę, żeby miała gdzieś tam te przestrzenie i te możliwości do nieco swobodniejszej pracy. Akurat o tej porze dnia tutaj widzę, że w tym pomieszczeniu jest
najjaśniej, najpiękniejsze światło, także bardzo fajnie widać efekt końcowy. Ta deska ma wymiar 1,80 m. Wszystkie deski są stałej długości. Szerokość to 14 cm. Podłoga jest fazowana i szczotkowana. Czyli są podkreślone tutaj zarówno na krótkim, jak i na długim boku poszczególne deski. O, tu fajnie bardzo pod światło widać ten efekt tego szczotkowania. Bardzo piękna podłoga, bardzo nietuzinkowa, a do tego świetna w użytkowaniu, bezproblemowa i bardzo taka też, bym powiedział, taka jednocześnie pragmatyczna. Jest to podłoga, która zdecydowanie po prostu jest do użytkowania. Podłoga jest dla nas, a nie na odwrót. Z racji takiego specyficznego koloru i tego, że też na co można zwrócić uwagę, w większości tutaj w usłojeniu już gdzieś tam jest ten ciemniejszy kolor, także w trakcie użytkowania bardzo, bardzo po prostu mało widać ślady użytkowania na tej podłodze. To wszystko na tą chwilę. Mam nadzieję, że uda mi się tutaj odwiedzić jeszcze tą budowę na późniejszym etapie, bo to wiadomo, że jak jest ubierane, ściany są wykończone, listwy przypodłogowe, drzwi, no to wszystko zaczyna nabierać innego charakteru i wygląda oczywiście dużo, dużo lepiej. Serdeczne dzięki, że byliście ze mną na tej budowie i do zobaczenia na kolejnych.